Dum 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 dum. Żeby Warszawa była prawosławna, to może byłoby inaczej w tej Warszawie, wiesz. A to teraz widzisz, jak oni chcą być święci od swojego papieża, co wynika z tych wypowiedzi w Radiu Tok FM, że ten uczciwy, ten jeszcze uczciwszy, a ten najuczciwszy, wiesz, chcą się wybielać. Zawsze byli prawosławni, ponieważ u nich prawdziwe chrześcijaństwo występowało. Natomiast wszystkie systemy związane z Rzymem i z Europą Zachodnią to jest diabeł. Czyli katolicyzm to jest diaboliczny system, tak samo protestantyzm. Na przykład zadziorność w protestantyzmie jest idiotyczna. No co mi z tego, co ma milion marek na koncie, skoro ja w szmatach chodzę? Przecież tam jest taka zasada, że ty musisz być jak najskromniejszy na zewnątrz, prawda? Która wszystkich ludzi do absurdu prowadzi. Dlatego, że oni nic nie mają w domach, nic nie mają, tak, odżywiają się podle, wyglądają jak, dosłownie jakby, nie wiem, ze śmietnika sobie rzeczy poznajdywali, bo tam jest zasada, żeby na zewnątrz nie pokazywać bogactwa. Chociaż się jest piekielnie bogaty, bo przecież najbogatszy w sensie oszczędności kraj na kuli ziemskiej to są Niemcy, gdzie 3/4 narodu to jest właśnie protestanci czy ewangelicy. No i ten Donald Tusk powiedział teraz, że jest Niemcem, że jest ewangelikiem, no i z tą katolicką Warszawą na 95% nie chce mieć nic wspólnego. Dobrze, że jego ta Europa wybrała tam i on się uwolnił od stresu, a że go aresztują, a że za ten samolot. Słyszałeś, co o Putinie wczoraj powiedziano? Że tak samo jak i tego Smoleńska nie wyjawił nic. To tak samo nie wyjawią tego. Niemcowa, no. I co z tego, że tam będzie się wdzięczył Putin nad grobem i znowu jakieś przemówionko strzeli, tak żeby Rosja go ceniła, kochała i uwierzyła, jeszcze może wierzyła resztkami się, bo już teraz widzisz, buntuje się. Na przykład Francja kiedyś miała rolę pośrednika między kulturami wschodu, czyli Chinami, Indiami, oraz Rosją, bo to jest ruski mir, a Europą Zachodnią. Niestety, ten Żyd, który teraz tam rządzi, ponadto tamten poprzedni Żyd, upiór ten pierdolony z węgierski, ten Sarkozy, oni zaprzepaścili szansę Francji jako nadającej ton rozwojowi ludzkości, ponieważ tam weszły już kręgi Tavistock Institute, czyli psychologii anglosaksońskiej, czyli po prostu diabolizmu. Tak. I zarówno tamten reprezentował diabolizm, ten potworek mały, skorumpowany, razem z tą swoją protektorką, szefową L'Oreala, czyli Lilian Betancourt, bo ona przez finansowała, tutaj nawet się do mnie, Lilian Betancourt, nie wiadomo, taką cholerę do mnie, który jest no co tam chciałeś powiedzieć? Propozycją odpisu jakiegoś tam od dochodów się nagle pojawiła u mnie Lilian Betancourt w moim życiorysie, która wiadomo kim jest, no jest byłą faszystką. Ona współpracowała, ta rodzina L'Oreal, czyli Betancourtów, z nazistami w czasie okupacji Paryża i w ogóle Francji, w czasie najbardziej gorliwi zwolennicy Hitlera na terenie, proszę ciebie, nie, Francji, to byli właśnie, to była rodzina Betancourtów, czyli kurwy nazistowskie na terenie Francji. A tam wszystko możliwe, widzisz, no, widzisz, tak. Także nigdzie nie ma tego dobra, nie ma tej sprawiedliwości. I kłamstwo. Tak, i kłamstwo. Czy Betancourt, powiedz mi, kim jest? Czy powie, jakie są tradycje tej rodziny? Czy powie, że L'Oreal to jest koncert nazistowski, chociaż francuski? Czy powie o związkach między L'Orealem a na przykład Deutsche Bankiem? Właśnie. Nikt ci nie powie, bo to jest wszystko tak zwana sfera poufna. Tak. A nie jest to wyjawione w masowych środkach Właśnie. Masowego przekazu. No tak było, że jest nawet w Biblii powiedziane, że wielokrotnie będą krzyżować Syna Człowieczego i wydawać Go na urągowisko. Jeżeli mnie prześladowali, Jezus powiedział, i was będą prześladować. Czyli, że dzisiaj taki święty człowiek przypadkowo, tak przykładowo może, przez tę na 95% katolicką Warszawę jest uważany za złego. Za demona, ale to jest bardzo za złodzieja, a to Tusk był, Jehowy. Uciekł. Jeżeli taki człowiek, jak właśnie, który wierzy w
naukę Jehowy, czy w ogóle w tą całą religię, ma dostęp do pewnych dowodów na fałszowanie podstawowych zasad współżycia społecznego. Jeżeli wie o tym ten właśnie wyznawca Jehowy, że cała ta struktura, która jest tutaj matriksowa, przedstawiona, jest skłamana. Tak. Jest to wszystko fałszywe do samych podstaw. Absolutnie nie takie, jakie jest prezentowane w ramach propagandy na przykład prounijnej. Nic to nie ma wspólnego z realnym... Właśnie, a no więc widzisz, tu gdzie byś na to nie spojrzał, na te sekty wielkie nawet, to one nie mają nic, bo przecież na przykład taka rzymska to chyba nie jest mama, prawda? Tak. No, to one mają nic wspólnego z Chrystusem, z prawdą. I tak szatan zrobił, tak pookręcał na swoje paluszki, że ludzie nawet nie mogą tego sprawdzić. No bo jeżeli taka parafianka kocha księży, lubi papieża, to co nie, ona to będzie sprawdzała? No. Kochany, to jest właśnie kochany, to jest mind control. No ta kurwa weszła diaboliczna, zakonnica. Nawet ja widzę tą obłęd diabolicką, jak ja chodziłem po te szmaty. Te baby są opętane. Nie kochaj ją. Kochany, te, które wydają żywność, ta twoja tłusta Berta, która ci tę żywność wydawała w tym kościele. I że widzisz, i że tam nawet chodziłeś i nawet powiedziałeś co i jak i gdzie i korzystałeś i po co z tych zakonnic diabolicznych. No ale widzisz, twoja krew jest katolicka, saska, warszawska, no i dlatego, no, wiesz, na te zakonnice.